Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie odcinek o tym, w jaką ligę iść na samym początku FIFA, jak od jakiej ligi zacząć budowanie swojej drużyny w Ultimate'cie. Dla mnie w tym roku najlepszą ligą, żeby zacząć Ultimate'a, jest to Bundesliga. Tutaj mamy już ustawionych zawodników z właśnie Bundesligi i będę pokazywał na każdą pozycję, ile zawodników jest do wyboru na właśnie początek FIFA. Wiadomo, w Premier League jest zawsze najwięcej zawodników do wyboru, więc bardzo dużo ludzi właśnie wybiera Premier League na start, ale jest to duży błąd, bo zawodnicy są bardzo, bardzo drodzy przez pierwszy miesiąc, przez pierwsze dwa miesiące i nie radzę wam iść właśnie w Premier League. Chyba że po prostu kupujecie sobie FIFA pointsy i macie końców dużo, więc wtedy możecie sobie iść w Premier League. Ale jeżeli nie kupujecie FIFA pointsów, tylko zarabiacie grając mecze, zarabiając po prostu inwestując w zawodników, polecam wam właśnie Bundesligę i pokażę wam teraz dlaczego. I dobra, jak widzicie, zaczniemy od prawej obrony i na każdą pozycję dosłownie jest 4-5 zawodników, których można sobie używać, których można sobie wymieniać. I na końcu odcinka pokażę wam dwa przykładowe składy, jak zrobić, jak najwięcej zaoszczędzić na tym, jak najmniej jest końców stracić na samym początku gry. I tak jak mówiłem, prawa obrona Tolian, obok niego jest jeszcze Hakimi, Weiser i Klostermann i wszyscy mają naprawdę fajne statystyki jak na start FIFA, bardzo wszystkie podobne karty do siebie. I tak jak mówiłem, są to cztery karty właśnie na prawą obronę, które można sobie spokojnie używać. I teraz mamy środkową obronę. Dla mnie to jest pozycja, która jest w ogóle najlepiej obsadzona we wszystkich ligach, jakie są w FUCie. I zobaczcie, jest to Mukiele, 77 overalla, 81 tempa, jest obok niego Akanji, 80 tempa. Oboje mają bardzo fajną defensywę, bardzo fajną fizykę. I obok niej jest jeszcze Abraham, Upamecano, Toprak i to wszystkie karty są w okolicach 2000 w tym momencie. Czyli więcej zawodników na tą samą pozycję, podejrzewam, że mogą być mniej warci. Obok tych jeszcze zawodników mamy jeszcze Vokta, mamy Starka, także jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu zawodników na dwie pozycje tak naprawdę, bo to jest dwóch środkowych pozycji, zawsze trzeba mieć. Także macie dwóch i dwóch na rezerwę i zawsze ich możecie wymieniać co mecz, żeby jak najmniej tracić kondycji, prawda? Żeby nie kupować kart kondycji, tylko żeby po prostu wymieniać zawodników. Następna pozycja jest to lewy obrońca, jest to Saraci. Pierwszym zawodnikiem, drugim jest Schulz, trzecim jest Rusolan, który będzie jeden z najbardziej używanych zawodników na początku FIFA. I jest jeszcze Wendel, potem już wiadomo w Alabę, to już 33 tysiące, to już jest na początek drugiego miesiąca FIFA. Ale na te pierwszy miesiąc, pierwsze tygodnie tych czterech zawodników, tak samo jak na prawej obronie jest tu czterech zawodników do wyboru i tak samo siedmiu zawodników na środkowej obronie, tak jak mówiłem. I przechodzimy do środkowego pomocnika w tym momencie. Na środku pomocy macie Brumę, jest Goretzka, który będzie też przydatny tak samo jak Alaba pod koniec pierwszego miesiąca FIFA. Początek drugiego miesiąca, jest Sabitzer, jest Kamp, jest Zakaria, który jest bardzo dla mnie użytecznym zawodnikiem i pod koniec odcinka dowiecie się czemu. Jest Renato Sanchez, jest Gbamin, też bardzo fajnie wyglądająca karta, jest Delaney, który wygląda też fenomenalnie. Aranguiz też wygląda świetnie jak na kartę na start FIFA, Axel Witsel i tych kart już wymieniłem chyba z 8, także macie 3 do jednego składu, 3 do drugiego składu, o którym będę mówił pod koniec. I mamy lewe skrzydło, pierwszym jest Bailey, którego bym radził wam użyć sobie na początku tak samo jak Nabriego, bo są to tańsi zawodnicy od Komana. Komana sobie kupić po prostu, nie wiem, pod koniec pierwszego właśnie miesiąca, chyba że wcześniej nazbieracie na niego po prostu końcy. I jest to półka niżej, że tak powiem, jest tu Konoplianka, jest Zentep, jest Bitterkurt, którego też można użyć sobie na samym początku, na pierwszy dzień właściwie, na kilka pierwszych tak naprawdę gier. Także mówię, macie tu 4-5 zawodników też na tą samą pozycję, którzy naprawdę mają bardzo fajne statystyki. Prawe skrzydło jest Pulisic, jest Bellarabi, jest Leki, jest Rashica, którzy naprawdę wyglądają też bardzo fajnie. I z tej czwórki najbardziej ja polecam Pulisicia i Bellarabiego. Naprawdę bardzo fajne karty na start do składu z Bundesligi właśnie. Przechodzimy na ostatnią pozycję na napastnika. Jest tu Augusten, jest Rebic, który wygląda bardzo fajnie. 85 tempa, 81 fizyki, 78 strzałów. Naprawdę karta bardzo fajna. Jest Plea, 80 overalla, 83 tempa, 81 strzałów, 75 fizyki. Naprawdę bardzo, bardzo fajna karta na start. I dobra, tu macie pierwszy skład, który zrobiłem i to jest właściwie drugi skład, bo pierwszy skład robiłem kilka dni temu w skład builderze na start właśnie z Bundesligi. Tu macie pierwszy skład taki przykładowy i obok niego możecie sobie na rezerwy. Wtedy na ławkę rezerwowych dajecie sobie zawodników z drugiego zespołu, który wam pokażę w tym momencie. Dacie sobie tych zawodników na ławkę rezerwowych, odpoczywają wam wtedy i nie musicie używać karty kondycji co jeden mecz, co dwa mecze, bo odpoczywają wam po prostu zawodnicy, wymieniacie sobie po prostu zawodników, wymieniacie sobie składy i w ten sposób oszczędzacie naprawdę po 2-3 tysiące na mecz, na dwa mecze. I tu jest właśnie karta Zakarii, o której mówiłem wcześniej, że jest bardzo ważna, i karta Akandiego, ponieważ wtedy jak macie tych dwóch zawodników po prawej obronie, możecie sobie użyć karty Mbabu, który wygląda bardzo, bardzo dobrze i szkoda, że ta karta naprawdę nie jest w Bundeslize czy w Premier League, bo byłaby to bardzo używana karta. 91 tempa, 81 fizyki i 70 defensywy. Wygląda naprawdę fenomenalnie. I dobra, to by było na tyle. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, to subskrybujcie i widzimy się pewnie jutro w kolejnym odcinku. Na razie!